Witajcie! Dzisiaj chcę się zająć, słuchajcie, zegarami. Ale tutaj, zobaczcie, to jest zegar od 328. I on jest dosyć mocno skomplikowany. Nie wiem, czy tutaj te śruby odpuszczą, mam nadzieję, że tak, ale za niego się wezmę. No bo to jakoś staram się tak, żeby to przywrócić do działania, ale mam poważne wątpliwości, czy to będzie funkcjonowało. W każdym razie udało się odkręcić tą tarczę, wyczyścić. Tarcza już w tej chwili leży, pokażę Wam ją później. Na razie tutaj zajmiemy się mechanizmami. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest ten 328. Tu jest zegar od 60 i on jest zdecydowanie inny niż od 355 i on raczej nie będzie pasował. Także tutaj z tego nie wykorzystamy części, bo to jest za duża różnica w tych zegarach. A tego, słuchajcie, jeszcze nie rozbierałem, ale zobaczcie, jaka jest tablica. Mamy znak jakości 1, mamy Mera KFM Ursus, wiadomo, numer i bez oznaczenia PRL albo Rzeczpospolita nie mamy tych oznaczeń, czyli to jest trzeci rodzaj zegara od Ursusa 360. Tutaj nie doczytałem się, nie znalazłem jeszcze, ale to może jak to wyczyszczę, wyszoruję, może coś będzie widać. Zobaczymy, czy ten zegar się uda doprowadzić do porządku, żeby po prostu on funkcjonował. Oczywiście tej kapilary nie ma, trzeba będzie to jakiś poszukać czegoś innego i wymienić. Zobaczymy. Tarcza uszkodzona, niestety ktoś tutaj widzę, że grzebał i za mocno to, słuchajcie, przykręcił i to pękło. No ale jest jakie jest, no. Co jeszcze? No dzisiaj pada deszcz, więc przy 60 właściwie nie mam jak porobić, nawet jakbym chciał. Jedyne co, to zobaczymy, może zrobię tam porządek w tej szopce, tylko teraz mam to wapno tam i ten. Słuchajcie, byłem a propos jeszcze wapna, tak na chwilkę. Byłem wczoraj u jednego z rolników tutaj niedaleko koło siebie, taki dosyć rolnik, o 100 hektarów ma, także już nie taki mały. No i słuchajcie, zrobiliśmy próbę, wysypałem jeden worek tam mu na ziemniaki, bardzo zadowolony, cieszy się, bo mówi, te ziemniaki miał praktycznie tak dosyć daleko od domu, bo to dla siebie te ziemniaki. No i okazuje się, że dziki mu tam grasują po prostu, on się bał, ja widziałem po prostu powyżerane ziemniaki i tak dalej, rzeczywiście ma chłop problem. No a tutaj, słuchajcie, jak zobaczył, po prostu poczytał, ja porozmawiałem, pokazałem mu, o co chodzi, no to bardzo zadowolony. No i zrobiliśmy próbę, jeżeli mówi, dzisiaj przyjdzie i zobaczy, że nie zobaczy śladów dzików, to na pewno to wapno bierze, bo zresztą tak jak po prostu przeczytał na worku, bardzo go zainteresowało, dostał ulotkę, z ulotki też po prostu dużo ciekawych rzeczy się dowiedział, te, które go właśnie interesują dla niego, które są ważne. No i z tym wapnem podziałamy, także tutaj mam jeszcze parę porcji, powiedzmy, do rozdania na próby, żebyście ewentualnie ktoś tam, kto niedaleko po prostu mieszka, żeby zobaczył, to mogę podjechać i rozdać to, ale w każdym razie temat jest naprawdę warty uwagi. Ja powiem Wam jedną rzecz, bardzo, bardzo żałuję dzisiaj, że wcześniej nie poznałem tej firmy, no bo naprawdę bym posadził ziemniaki u siebie też, bo tam mam, widzieliście, dziki. Znaczy nie same dziki, ale po prostu stratowane pole i tu by mi dało spokój i taką gwarancję. No ale nic, za rok na pewno z tego skorzystam, to nawet nie ma dwóch zdań. No, a wracając do zegarów, to jeszcze się tutaj nimi, słuchajcie, zajmę. Tutaj wezmę jeszcze tą tarczę, też wyczyszczę ładnie, umyję, żeby była. No i zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, jak będzie. Tutaj patrzyłem ten mechanizm w tym zegarze, on się rusza, ale być może nie wiem, co tu się stało, zresztą nie ma wskazówki, tu jest jakieś uszkodzenie, zobaczymy, po prostu może się da ten temat naprawić, nie wiem, będę próbował. Tu jeszcze mam wskazówki, słuchajcie, od tego zegara od 28 i zobaczymy, w pierwszej kolejności na pewno nim się będę zajmował, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dobra, to tyle, powoli zabieramy się do roboty. No, słuchajcie, ja się tu szykuję do roboty z tymi zegarami. A tu tymczasem przyszła paczka. Zobaczymy, cóż to tam takiego jest, jak to otworzyć. Tu. O. O, i jeszcze telefon.
Zobaczymy, co tu mamy. O. Jak to się to otworzyć? Tutaj to otworzyć chyba. Tak jest. Jeszcze tu. I jeszcze tu. Zobaczmy, co tu mamy. Oho. Oho, ho, ho, ho. Zobaczcie. Takie cudeńko. Ale w pięknym stanie. Słuchajcie, aż niemożliwe. Jeszcze pieczątki są, ale piękny stan. Trzeba jeszcze sprawdzić, słuchajcie, czy działa. Rozbierzemy, oczyścimy. Ale piękny zegar, słuchajcie, no nie ma co. Rozbierzemy, oczyścimy, w każdym razie sprawdzimy jeszcze, jak funkcjonuje. Albo czekajcie, wiecie co, ja to zaraz sprawdzę. Tylko, że ja tu miałem gdzieś jakieś zapałki chyba. Ale miałem. I nie mam. A tu w petowni nie ma. Nie palę, a propos. Tu jest. Zobaczymy wskazówkę, widać. Nie widać wskazówki, no ale zaraz zobaczymy, może będzie ją widać. No czemu nie widać? No już jest na tyle ciepła, że powinno się pokazać. Może ja jestem ślepy. Może ja jestem ślepy, ale... Nie, no wychyliła się, tylko ona jest biała po prostu, bo się wyblakła. Dobra. Rozbierzemy go, chociaż szkoda, kurczę, taki piękny zegar. No i ten. Ale trzeba oczyścić, bo widzicie, on jest tutaj taki matowy, ale mimo to zrobimy to tak, żeby było ładnie. Dobra. Do roboty. No. Tu już widzieliście chyba to rozebrane. Problem jest w tym, o, on tak ma być, że tu jest zupełnie, słuchajcie, inny mechanizm i niepowtarzalny. Ja go jeszcze nie widziałem w tych zegarach, co mam. I okazuje się, że wymiana tego, to jest ten do temperatury, może być bardzo, bardzo trudna, a wręcz niemożliwa. Zobaczymy, czy uda się to naprawić. Tu w tym czasie jeszcze rozebrałem, słuchajcie, ten zegar, który tutaj ostatnio dostałem, widzicie, już tarcza wyczyszczona, szkiełko też dosyć ładnie wyczyszczone, ale w międzyczasie zobaczyłem, że tutaj, zobaczcie, ta wskazówka jest taka biała, ona wyblaknięta jest dosyć mocno i teraz widać po prostu różnicę między tym a tym zegarem. Także tutaj te wnętrza po prostu tego nowszego zegara, tego tutaj na te trzy kontrolki, między tym na te dwie kontrolki jest dosyć ogromna, także to będzie zupełnie co innego. Ja odkręciłem tutaj jedną, ten wskaźnik temperatury, no i okazuje się, że on jest zupełnie, zupełnie inny, także nie wiem, czy uda mi się to naprawić, ale to jeszcze zobaczymy, bo nie poddaję się, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie tutaj widzicie jeszcze te żółte są te tarcze, prawda? Tutaj gdzieś jakieś odpryski były, także tutaj tylko taki ślad został, że była ta kreseczka. Tu powinno być, ta przestrzeń powinna być, z tego co pamiętam, zielona, ale nie mam tej pewności. Ale chyba tak i to w każdym zegarze tutaj.
Więc będę musiał to jakoś dorobić, albo po prostu przede wszystkim najpierw wyczyścić te tarcze, żeby nie były żółte, a zrobić z nich przynajmniej jakieś tam jaśniejsze, bo tu widać, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj pod tą wskazówką to, co było przykryte od słońca, zasłonięte, to jest białe i to białe być powinno tak samo. Także zobaczymy po prostu, czy się uda te tematy zrobić. Na razie to ogarniam, zbieram materiał filmowy, bo to będzie film z kilku dni, bo nie ma czasu na wszystko, tym się zajmuję wtedy, kiedy mam czas. No i zobaczymy co i jak. Także to na razie tu odkładam. I tu jeszcze raz wracam do tego zegara. Kurczę, to jest bardzo trudne. Niby są te wszystkie elementy są identyczne po prostu, jeśli chodzi o te ciśnienia, tutaj te całe mechanizmy, ale ten od temperatury on jest, widzicie, inny zupełnie. On ma tutaj też jakąś rureczkę, tutaj te nie mają, bo tam wchodzi bezpośrednio, o, tu ciśnienie, rurka tu i tu. A tutaj po prostu idzie to na kapilary. I dlatego to jest inne. Nie wiem, czy uda mi się to w ogóle wymienić. Zobaczymy. Próbowałem to odkręcić. W każdym razie tutaj trzyma jak nie wiem co, więc pomoczę jeszcze 3 dni w nafcie. Zobaczymy, może puści. No i nie ma innego wyjścia, słuchajcie. Także będę się z tym tutaj jakoś uwijał, próbował w każdym razie. To jeśli chodzi o zegary. A tu przy okazji dla Was kolejna zagadka. Kolejna zagadka. Do czego jest? Powiem, żeby było łatwiej, to jest kierunek, widzicie, nowiutki, elegancki, tutaj ma taki fajny przewód, żeby nie kombinować z rozkręcaniem, pyk, się wkręca i zrobione. Ale co to może być? Kto to wie? No, jest to też pojazd z PRL-u Polski. Tutaj mamy napis magnet na nim. Takie to coś jest. No i ciekawe, czy zgadniecie, od czego to jest. To tyle na dzisiaj. W każdym razie zobaczymy, co dalej pójdzie z tymi zegarami. Na pewno będę jeszcze coś próbował. Zależy mi na nich i chcę spróbować je reaktywować. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.